Jankowice. Małe, spokojne miasteczko. Niestety od pewnego czasu w mieście grasują wilkołaki. Na pomoc został wezwany policjant G-Play. Jeśli chcesz pomóc w mojej misji, to zostaw łapkę w górę. Zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Zanim zaczniemy odcinek, chciałbym przypomnieć Wam o premierze Minecraftowego przewodnika pod tytułem Minecraft Sekrety i Triki. Jeśli jeszcze go nie macie, czym prędzej udajcie się do najbliższego empiku lub kiosku, gdzie znajdziecie przewodnik. Jest to obszerna księga, w której znajdziecie mnóstwo niesamowitych minecraftowych wskazówek i porad. Autorzy książki przygotowali dla Was całą masę podpowiedzi na temat survivalu, budowy, a także tego, jak radzić sobie w czasie walki. A teraz rozpoczynamy odcinek. Witajcie, komendant G-Play się właśnie tutaj melduje. Przybyłem do miasteczka Jankowice, które znajduje się właśnie tam. Jestem coraz bliżej, ale w ogóle tutaj zobaczyłem, że są jakieś dziwne postacie na obrzeżach tego miasta. Jak widzicie, mają jakieś obdrapane koszule, nie wiem. Ogólnie sprawa tyczy się tutaj wilkołaków. Podobno w mieście żerują po prostu wilkołaki, dlatego specjalnie musiałem pójść do profesora Ignacego i właśnie mi tutaj zrobił lek na wilkołaki, gdybym jakiś wilkołak po prostu ugryzł, żebym się nie zamienił w niego. Okej, zobaczmy tych ludzi. Ej, w ogóle ten typek ma obdrapane. Ej, halo, proszę pana, proszę się zatrzymać, proszę stać. Ej, niech mnie pan słucha. Ej, on coś do mnie mówi, ej. Oni są jacyś nawiedzeni, kurczę, ci ludzie, ej. W ogóle oni nie kumają, co się do nich mówi, jacyś obdrapani. Nie wiem, może zostawimy ich, może, kurczę, nie wiem, może oni zostali też zatruci przez wilkołaki, czy kto wie, nie wiadomo, co tam się działo. Także lecimy dalej, zobaczymy, co nas tu spoko, od Jezu, o kurczę, ja nie mogę, wilkołak, ej, co ty tu robisz, cwaniaku? Ej, odejdź kradnę, ode mnie. Słuchaj, kradnę z tego miasta. Co ty, a ty co jest tak dziwnie ubrany, kim ty jesteś, słuchaj, jestem tak cię ugryzę. Jestem policjantem, jestem komendant G-Play, słuchaj. I masz nawet do mnie nie podchodzić. Ja tutaj i tak mam super lek na wilkołaki i tak naprawdę nie zamienisz mnie w wilkołaka. Profesor Ignacy mi tutaj właśnie zrobi specjalny eliksir tutaj na was. Dlatego lepiej tutaj nie podskakuj, bo zaraz cię moją pałką policyjną zaraz machnę. O co? Słuchaj, zobaczymy się później, bo na razie nie mam czasu. Słuchaj, muszę sobie zjeść to, co im wziąłem tym ludziom. Haha, nara. O, ty kurde złodziejaszku, słuchaj. No nie dogonisz mnie, jestem za szybki, bum. Ja nie słuchaj. Mogę, zwiał mi, ja kurczę. Ale on jest szybki w ogóle, rzeczywiście oni są tacy szybcy. O kurczę, to już widzę, że będzie ciężko. Jankowice, kurczę, dadzą mi tutaj misję. Ogólnie jestem umówiony tutaj właśnie z burmistrzem, dlatego muszę znaleźć jak najszybciej jego domek. Mam tylko nadzieję, że żaden inny wilkołak mnie tutaj zaraz nie spotka. Okej, gdzie tutaj może mieszkać burmistrz? Tutaj widzę jakąś szopę czy coś, sprawdzimy. O kurczę, ja nie mogę, szkielet jakiś tutaj jest, niebezpiecznie, lepiej stąd zwiewajmy. Gdzie tutaj może mieszkać burmistrz? Nie mam pojęcia, tutaj jest młyn, jest burmistrz, czyli tutaj jest najprawdopodobniej domek burmistrza, widzę, że drzwi są otwarte, dlatego chyba jesteśmy tutaj mile widziany, nie, burmistrz po prostu na nas czeka, sprawdzimy, może za oknem zapukamy, puk, puk, halo. Jest tutaj burmistrz? Chwila, nie widzę go. Okay, chwileczkę, proszę pana. O, kto tak rano puka do mnie? Chwileczkę. Dobra, to nie wchodzę, kurczę. Czekam, żeby nie było, że ja tutaj burmistrzowi wchodzę. Czekam na burmistrza. Co tak z rana, proszę pana? Dobra, gdzie on jest? Gdzie ten burmistrz? Dobra, usiądziemy sobie tu na spokojnie. Dzień dobry. O, burmistrzu, jesteś, słuchaj. Ja tutaj przyjechałem, bo mnie wezwałeś z daleka. Przypominasz sobie? Przyszedłem walczyć właśnie... Przyszedłem walczyć z wilkołakami. Sobie. Rozwiązać was problem wilkołaków. Nawet się tutaj przygotowałem. I mam specjalny lek na wilkołaki, słuchaj. Burmistrzu, powiedz dokładnie, na czym polega wasz problem. Zapraszam, proszę pana, od jakiegoś czasu nasze miasto jest nawiedzane przez różnorakie stwory. Nawet tutaj były smoki, proszę pana, nawet cyklopy, ale z cyklopem sobie daliśmy radę, bo takiego kolesia zamówiliśmy i on tutaj ostatnio właśnie cyklopa załatwił. Ale proszę pana, najgorszą zmorą naszego miasta są wilkołaki. I właśnie, tutaj w tych lasach właśnie i tutaj wszędzie po prostu chodzą i ostatnio nawet w mieście się zaląkły. Pan rozumie, to w mieście... Kurczę, właśnie, burmistrzu, ja spotkałem jednego wilkołaka i w ogóle mnie trochę nastraszył. Chciał mnie normalnie dziabnąć, ale się nie dałem. Pałką go bęk i uciekł na szczęście. Jakoś go wygoniłem, bo powiedziałem mu o tym leku. I jakoś mnie puścił, ale kurczę, no będziemy musieli jakoś ich zwalczyć. Jak ogólnie ma tutaj burmistrz jakiś pomysł na tą misję dzisiejszą?
Tak, proszę pana, mam w ogóle pierw pan tylko z pałką policyjną przyszedł, to ja panu już tutaj daję, proszę pana, proszę, bank wow, dla pana. Jaki mieczyk, fajny mieczyk. Oczywiście, tutaj o, proszę zbrojeczka. O, na i pewno oczywiście, się przyda. To jest proszę. Jakaś specjalna na wilkołaki przystosowana? Tak, oczywiście, specjalna na wilkołaki, proszę pana, pan sobie z nią da radę na pewno. I właśnie, ja bardzo bym pana prosił, żeby pan tutaj załatwił jakiś wilkołak, tylko nie wiemy właśnie, gdzie on mieszka. Cały czas zastanawiam się, cały czas jest w naszym mieście. I ja mam takiego właśnie ostatnio tutaj takiego pana, żeśmy sobie zamówili, co nam rozwalił tego cyklopa. I on właśnie tutaj panu pomoże, pan razem z nim pójdzie i państwo się dowiedzą, gdzie jest ten wilkołak i państwo dadzą sobie sami radę. No dwójkę. Dobra, okej, to gdzie on mieszka dokładnie, co? Ten właśnie pan tam zamieszkał w tym, widzi pan ten taki budynek? Ten mały budyneczek? Tak. Tak, no tam właśnie, dobra, tam. To ja idę do niego i idę z nim pogadać. Dobrze. I mam nadzieję, że rozwiążemy ten problem wilkołaków właśnie tutaj w Jankowicach i damy radę. Także dziękuję. Może pan być pewny, że sobie poradzę. Do widzenia. Do widzenia. O Jezu, kurczę, tu jest jakaś farma kurczaków. Ile w ogóle ich tutaj jest, widzicie? Ale jaką dostałem w ogóle zbrojkę i mieczyk tutaj od burmistrza, widzieliście? O, on jest naprawdę hojny, to ja tutaj mu pomogę. Okej, sprawdzimy, co tutaj jest w ogóle. Jest skrzynia. O, jajka kurczaków, kurczę, przecież tutaj jest pełno tych jaj, ja tutaj je mogę pozbierać, może mi się kiedyś przydadzą, kto wie, kurczę, jajka w sumie jak nawet zgłodnieję, to sobie mogę zawsze zjeść, także pozytywnie. Okej, gdzie jest tylko ten pan, muszę znaleźć tego pana, który podobno właśnie walczył z cyklopami i wie właśnie, gdzie są właśnie te wilkołaki, jak sobie z nimi poradzić, mam nadzieję. O, witam, to pan tutaj mieszka, ja tutaj do pana do domku już chciałem wchodzić, a pan widzę tutaj dopiero się z tyłu pojawił, witam, ja tutaj przychodzę rozwiązać problem wilkołaków właśnie w Jankowicach. Czy pan cokolwiek wie na ich temat? Proszę pana, oczywiście, że te wilkołaki to jest zmora tutaj. Proszę pana, musimy je znaleźć. Ja tutaj ostatnio wykończyłem cyklopa takiego dużego po prostu. Tutaj mi rozwalił nawet cały dom, ale sobie dałem jakoś radę, odbudowałem. Ale właśnie te wilkołaki najgorzej podobno tutaj mieszkają po prostu w tych domach, ale ja nie wiem. Musimy pierwszy plan jest iść tam po prostu poszukać w lesie, bo do lasu zawsze wilkołaki chodzą. No dobra, no to ruszajmy, żeby nie tracić już czasu. Dobrze. Ja tutaj dostałem od burmistrza super mieczyk, dlatego myślę, że nie będę mieć problemu z wilkołakami i mam ogólnie lek. Jeśli pana ogólnie ugryzie wilkołak, to ja panu pomogę. Gdzie szukamy tych wilkołaków? Widział właśnie, pan ostatnio, pana, gdzie pobiegły? Niech pan tam zobaczy, proszę pana, a tutaj się rozejrze, niech pan tam zobaczy tam. Dobra, ja mam iść tam, a pan gdzie pójdzie? Ja pójdę jakoś tutaj, tędy, niech pan się ten... No pan dobra, idzie. Dobra, no to się gdzieś tutaj spotkamy, mam nadzieję, że uda nam się znaleźć jakiegokolwiek... Proszę pana, szybko! Musi pan ratować mnie! Co to jest? To jest wilkołak, czy co to jest, proszę pana? Nie, proszę pana, to jest chyba jakiś stwór! Goblin jejku, jakiś! Ej, kurde! Ej, ty, stój, masz stać! Policja, stój! Ej, stać, policja! Stój, kurczę, ała, proszę pana! Dawaj legitymację jakąś, ej, kurczę! Ty, obsydian z niego wyleciał, ale ekspa, ja nie mogę, niesamowicie, proszę pana, kurczę, tutaj ten las jest naprawdę niebezpieczny, ale my musimy się skupić na wilkołakach, to gdzie ja mam pójść, a gdzie pan pójdzie, może się rozejdźmy. Dobrze. I po prostu będziemy jednocześnie szukać w różnych miejscach wilkołaków, gdzie pan proponuje proszę i żebym szedł? Ja proponuję, żeby pan poszedł w prawo, a ja pójdę w lewo, rozejrzymy się, jak coś, to niech pan krzyczy, albo dobra, cokolwiek. Dobra, no, będę krzyczał, to jak coś, to też pan krzyczy, to szybko przyjdę panu pomóc. Dobra, szukamy tak więc wilkołaków. O kurczę, tam kogoś widzę, a to jest chyba kot. Ty, rekin jakiś, rekina tutaj widziałem, tak mi się wydawało. Rekiny tutaj pływają. O kurczę, to jest, nie wiem, czy to jest rekin, czy to jest wieloryb, nie mam pojęcia. Ale naprawdę fajnie to w sumie wygląda, fajne mają tutaj rzeczki. Ale dobra, nieważne, my musimy ogólnie... O kurde, wilkołak idzie do mnie, o nie, ja chyba zwierzę. Ale proszę pana, wilkołak, ratunku, pomocy. Czego ty szukasz tutaj? O, ej, wilkołaku, kurczę, stój, masz stać, kurczę, ja przyszedłem tutaj zwalczać wilkołaki, stój, policja, stać, rozumiesz? Ej, kurde, stój. Co się dzieje? Masz nawet nie podchodzić. Jesteś na moich terenach, słuchaj. Mam tutaj tereny, to są moje. Co ty tutaj szukasz? Czego? Chcesz, żebym cię zjadł? Przestań, ja zaraz cię skuję, słuchaj, w kajdanki. Ja się ciebie nie boję. Mam tutaj lek na wilkołaki i nic mi nie straszne, słuchaj. Nie podskoczysz mi, zaraz cię, kurczę, sklepię. No, ja jestem policjantem, spokojnie. Słuchaj. Masz się ma słuchać, rozumiesz? Będziesz się mnie słuchał, słucham czy nie? Się, spoko. Już mam tylko... Ja za chwilę umrę tutaj, spoko. Dobra, no. Co, dobra. Czego chcesz, słuchaj? Słuchaj, jesteś tutaj jedynym wilkołakiem w tym mieście, czy jest ich tutaj więcej, co?
Jest ich więcej, słuchaj, ja tutaj zamieniłem, ja zapoczątkowałem tą erę wilkołaków, zamieniłem jednego kiedyś chłopczyka i on się stał wilkołakiem i od tego czasu jest to nasze miasto. Co, kurczę? Czyli ty to zapoczątkowałeś, tak, czyli ty ja się tu... przyznajesz i jesteś wszystkiemu winny, tak? Tak, jestem winny, słuchaj, a wiesz, gdzie on mieszka? Taki kozak z niego, ale ja teraz ogólnie już nie zamieniam, bo teraz trochę się przystopowałem, wie pan, jestem na odwyku i te sprawy, to ale spokojny jesteś, a już ogólnie miałeś kontakt z policją, już z nimi gadałeś, nie wiem, byłeś jakimś świadkiem koronnym, czy coś w tym stylu? No proszę pana, ja to z policją... Nie, bo tutaj nie ma policji, to jest taka dupiasta policja, proszę pana, wie pan, taka średniawa, nie? Ale ze mną to lepiej niech pan nie podskakuje, albo pan będzie współpracował, albo wsadzę pana normalnie na dożywocie do więzienia. Niech pan gada, gdzie ten chłopczyk jest i co tutaj się w ogóle wyrabia, co? Proszę pana, to już nie jest chłopczyk, to już jest potężny wilkołak, ja go zamieniłem parę lat temu, proszę pana. Bardzo dużo i po prostu... A gdzie on mieszka? W którym domku, tam, co? Tam, proszę pana, mieszka. Ale pierw pana zabije. Co? Zabijesz mnie? Kurczę, nie zabijesz mnie. O, ty cwaniaku, ale cienias był z niego. Ja nie mogę, ten mieczyk jest naprawdę, kurde, potężny. Pokonałem tego wilkołaka, nawet mi nie podskoczył. Kurczę, chyba teraz będę musiał wypić ten lek, bo mnie trochę dziabnął cwaniak, okej. Okay. Także wypiję sobie ten lek na wilkołaki, już więcej nie chcę. To pewnie jakieś zatrute jabłka, którymi truje ten wilkołak, nawet nie chcę ich dotykać. Okej, okay, dobra, o tutaj jajko, nie wiem, czy to wilkołaka, czy moje, nieważne, ale on w ogóle powiedział, że tam chłopczyk jakiś mieszka i tak naprawdę jest on wilkołakiem. O, halo, halo, dzień dobry, proszę dzień dobry, pani. Dzień dobry. A co pani tutaj szuka, co? Ja uciekam z mojego domu, proszę pana, bo ja tutaj mieszkałam, ale tam teraz wilkołaki w ogóle mieszkają, co? To pan niech rozumie? Pani mówi, gdzie one są, ja właśnie tutaj przyszedłem do tego miasta chronić was przed wilkołakami i je zwalczam, właśnie tak? Tutaj pokonałem już jednego, który niby to wszystko zapoczątkował, także źródło problemu niby już jest spokojnie jest, ale ogólnie niech pani mi mówi, gdzie te wilkołaki pani ostatnio widziała, proszę co? Proszę pana, ja tutaj mieszkałam już zawsze, kiedyś miałam takiego synka i niestety zaginął, proszę pana, ja tamtego czasu nie mogę go znaleźć. A to ale może teraz... on został wilkołakiem, bo mi ten wilkołak mówił tutaj biały, że on dziabnął jakiegoś młodego chłopaka i zapoczątkował właśnie tak naprawdę erę wilkołaków i może od tego naprawdę? Się zaczęło, że on pani syn może teraz jest niebezpiecznym wilkołakiem, proszę pani. Ale aż tak by się zmienił, proszę pana? No nie wiem, nie ma pojęcia. On był taki dobry. Tutaj pani mieszkała? Tak, tutaj właśnie, ale chyba nikogo nie ma teraz, niech pan zobaczy. Ale te wilkołaki teraz tu mieszkają ogólnie? No tak, właśnie byłam niech się... niech pani stoi tutaj spokojnie, muszę się rozejrzeć, chwila, bo zaraz one pani krzywdę mogą zrobić. Ja tutaj mam antidotum, już wypiłem na wilkołaki, także się nie zamienię, ale pani może zostać też wilkołakiem. Chwila, sprawdzę jeszcze na górze, co tutaj się dzieje. Dobra, jest czysto, nikogo raczej nie widzę. Okej, tutaj, sprawdzę jeszcze tutaj te izby. Okej, nic nie ma. Okej, jesteśmy bezpieczni, nie ma tutaj tych wilkołaków, proszę pani. Także ogólnie pani miała jakąś styczność z nimi, co one robią, nie, jakie mają plany? Jak zobaczyłam je teraz, właśnie widziałam, że idą w tamtą stronę, więc szybko wzięłam tylko swoje rzeczy i po prostu uciekłam, bo zobaczyłam, że po prostu zajęły mój dom. Ja się boję, proszę pana, jadę chyba do ciotki, już tutaj nie wrócę. Niech pani lepiej wyjedzie z tego miasta, ja będę musiał na nich jakąś pułapkę najprawdopodobniej zrobić i normalnie ich dorwać. Proszę pani, także tu w tamtą stronę oni poszli, tak, do miasta? Tak, w tamtą stronę, niech pan tam pójdzie i tam pan prawdopodobnie znajdzie. To ja, proszę pana, już wyjeżdżam, już tutaj nie wrócę. Do widzenia. Dobrze, do widzenia, proszę pani, ja się postaram uratować pani syna, kurczę, może w ogóle da się go jakoś odmienić. Dobra, jesteśmy tutaj w samym centrum. Dobra, zrobimy tak, ja tutaj szybko po mojemu zrobię pułapkę. Normalnie nie wiem, jakich tutaj będę musiał tylko zwabić, żeby oni tutaj właśnie wskoczyli, ale będziemy musieli właśnie się tutaj schować gdzieś i normalnie spróbujemy wrzucić wilkołaka. Mam nadzieję, że villager się tylko jakiś nie złapie. Może na kurczaka, kurczę, się złapią. O, dobra, wykluły mi się tutaj kurczaczki i gdybym wykluł, normalnie jakiś wilkołak tu podejdzie, będzie zaciekawiony, co tutaj jest, zobaczy, że kurczaczki. Dobra, także może ja się gdzieś tutaj, nie wiem, schowam. Jakąś kampkę tutaj bym sobie zrobił. Nie wiem, może byśmy tutaj jakoś podwyższenie sobie zrobili. Jeszcze mam jakieś bloki. Nie ma żadnych bloków, ale tutaj jest w sumie fajne miejsce, gdzie bym mógł się schować i właśnie jak będzie ktoś szedł, to będę obserwował, o nie, żeby ten villager tutaj nie wleciał, bo oni to są trochę czasami tempaki. Na razie tutaj nikogo nie widzę. Nie widzę żadnych wilkołaków. Rozejrzymy się, może tutaj wyjdziemy. O kurde, idzie jakiś czarny wilkołak. Dobra, dobra, schowajmy się. Może on jejku, się złapie. Jejku, gdzie? Gdzie jest ta kosmetyczka? Chcę sobie obciąć paznokcie i... Co to jest? To kosmetyczki? O kurde. Kurczaki!
Ja kurczaki. Cię... O ty, kurde wilkołaku, mam cię, cwaniaku. Ty jesteś dziewczyną wilkołak, tak? Tak, jestem dziewczyną, wypuszczaj mnie stąd, ty przebrzydły policjant, za słuchaj. Ja jestem komendant Ghibli i przyszedłem, kurczę, zwalczyć tutaj waszą całą rodzinkę wilkołaków, słuchaj. Czy jest tu wasza i większa ilość? Są tu jeszcze jakieś wilkołaki w tym mieście? Czy jesteś sama, co? Ja jeszcze mam mojego chłopaka i on mnie odratuje tutaj, on mnie odratuje, słuchaj, także nie złapiesz mnie, ja tutaj szukam kosmetyczki, a tutaj nagle mnie ktoś uwięził, ja ci pokażę, ja zawsze cię zabiję. Żadnej kosmetyczki tu nie znajdziesz, słuchaj, na razie, nie wiem, może ja cię tutaj w sumie zamknę. Ty bezczelny typie. Zabunkruję cię tutaj, słuchaj, i będziesz tutaj grzecznie siedzieć, rozumiesz? Będziesz tutaj grzecznie siedzieć, zostajesz tutaj zabunkrowany, ty wilkołaku, siedź sobie z kurczaczkami grzecznie i słuchaj, ja idę poszukać twojego chłopaka i też go muszę schwytać, oboje pójdziecie do więzienia albo nie wiem, sąd was skaże i jakoś kurczę zobaczycie, tak naprawdę pożałujecie tego, także na razie, a ja idę szukać twojego chłopczyka, niech on już się boi, do widzenia, okej. Dobra, także zamknęliśmy tego wilkołaczka, tutaj ma w sumie miejsce właśnie szczelinę, żeby sobie oddychać, także jeśli będzie chciał, pilnuj go! Proszę pana, to jest rozkaz, ja jestem tutaj komendantem, proszę pilnować tego wilkołaka, żeby się stąd nie wydostał. Jakby pan chciał, to mam tutaj legitymację, jestem policjantem, także dla burmistrza to pan zrobi, niech pilnuje. Okej, dobra, także on tutaj będzie grzecznie pilnował, a ja muszę chłopaka jak najszybciej tej pani wilkołak... O kurczę, ten tutaj coś sobie smaży. Gdzie on może być? O! Kurczę, tutaj jesteś, cwaniaku jeden, chodź tutaj, wracaj! Tutaj komendant Ghibli, słuchaj! O ty! Ja wracaj uciekamy. Tutaj! Chodź tutaj, co? Komendant Ghibli ci rozkazuje stanąć! Daj mi spokój, jestem tutaj wilkołakiem! Co ty ode mnie chcesz, co słuchaj? Wynocha z mojej, jesteś co? No dawaj, co ty, słuchaj? Co ty, złapałem jaki... Złapałem twoją dziewczynę, rozumiesz? Została uwięziona normalnie tam, w dziurze siedzi i normalnie teraz ty też zostajesz uwięziony. To już koniec waszej ery, słuchaj. Nie, koniec ery wilkołaków, jestem, tak. Jestem, słuchaj, wilkołakiem, bo cię, słuchaj, za chwilę zamienię. Zamienię cię za chwilę. Chcesz, żebym cię zamienił? Ja właśnie chcesz? Tutaj zjadłem chcesz? Antidotum, słuchaj. Nie zamienisz mnie. Ja tutaj jem teraz złote jabłko, słuchaj. I normalnie zaraz cię normalnie albo wkopię do dziury. Ci tutaj też normalnie dziurę wykopię. I zaraz cię tutaj wrzucę. Zaraz, albo inaczej zaraz tutaj zjem, słuchaj. Przestań, nie, nie kurde. Będę się tutaj. Przestań nie jeść, tutaj. Oła. I na ej. Kozaka, słuchaj. O, już padłeś tutaj. O, i co? I kurde. To, i, o, ty. O, kurde, no, zaraz cię tutaj wpakuję. O, kurcze, no i widzisz, załatwiłem, kurcze. Ja, jakie to normalnie te wilkołaki cieniasy, że grzegu łopatą. Tylko tak naprawdę ci ludzie zostają zamieniani w wilkołaki i to jest największe ryzyko. Może oni nie są tacy silni, ale mają właśnie te umiejętności. Okej, dobra, także teraz muszę wezwać tylko posiłki, schwytać właśnie tamtą wilkołaczkę i myślę, że sprawa będzie rozwiązana. Będę musiał tylko iść jeszcze właśnie do burmistrza i powiedzieć mu o wszystkim, bo tak naprawdę to jest naprawdę sytuacja już po mojej stronie, także pięknie wszystko wyszło. Czym prędzej biegnę do burmistrza, jestem coraz bliżej, będę musiał oddać właśnie zbrojkę i mieczyk i w sumie może będzie mieć dla mnie jakąś ciekawą informację czy coś jeszcze, albo będzie chciał skorzystać właśnie z naszych usług jeszcze. Witam, dzień ogólnie dobry, burmistrzu. Jak... No ogólnie stało się tak, że wilkołaki zostały zwalczone, dwa zostały pokonane, jeden trafił do więzienia już, ekipa tutaj przyszła i normalnie ich zgarnęli. Ja tutaj oddaję właśnie mieczyk i zbrojkę, tak jak burmistrz właśnie mi dał. Była naprawdę dobra, to są super materiały. No i tak naprawdę już miasto jest bezpieczne, mam nadzieję, że nic już nie będzie was tutaj zaskakiwało, nic nie będzie atakowało i wszystko będzie w jak najlepszym porządku, burmistrzu. Wiesz? Proszę pana, ja panu bardzo dziękuję za pomoc. Może ja tutaj panu dam, proszę, podzięce, o tutaj, proszę o, pana. O, dziękuję, ale pan hojny, bardzo dziękuję. A mieczyk może pan też sobie zatrzymać, proszę pana. O, epicki mieczyk, kurczę, na pewno się przyda, burmistrzu, jesteś naprawdę hojny. I jak będziesz miał jakiś problem, to słuchaj, dzwoń do mnie, ja tutaj przyjdę i rozwiążę. Wszystkie moby pokonam normalnie smoki, co tylko chcesz, tak? Tak, proszę pana, ja będę miał jakieś problemy, bo tutaj często właśnie, jak pan widzi tutaj, jakaś nawet ważka, to mi iść stąd ważko, proszę pana, ale... O kurczę, to jest no, chyba ważka G, ja ją normalnie tutaj pokonam, bang, 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 tym mieczykiem, no, o kurczę, dziwna, o, ona dziwne tam. Odgłosy wydaje. Ja idę tutaj się jeszcze rozejrzeć, burmistrzu, bo tutaj w ogóle dziwne typki się kręciły na obrzeżach, idę już zobaczyć, zobaczymy. Co tutaj się dzieje i normalnie będę już, wiesz co, uciekał do swojego miasta, bo już, kurczę, na mnie tam żonka czeka z obiadkiem i będę musiał po prostu uciekać. Także dziękuję ci, że dałeś mi tutaj, zadzwoniłeś i pomogłem. Mam nadzieję, że wszystko fajnie się skończyło. A tymczasem ja uciekam. Trzymaj się, burmistrzu, pa!